spotkaliśmy się tutaj po raz 10 przy hali angielskiego AWF-u, aby świętować razem rodzinny piknik biegowy Biała Biega. Przygotowaliśmy noc atrakcji. W poprzednich latach trochę większa była frekwencja, w tym roku troszeczkę mniejsza z powodu właśnie tych obostrzeń covidowych, z powodu pandemii. Sport nie tylko u nas, ale i we wszystkich innych miejscowościach trochę ucierpiały, no bo faktycznie ludzie troszeczkę mają obawy co do takiego gromadzenia się. Systematycznie zacząłem biegać w 1980 roku. Do dzisiaj przebiegłem już prawie 80 tysięcy kilometrów. Moje bieganie wzięło się stąd, że uprawiałem skoki spadochronowe i startowałem w Mistrzostwach Polski w wieloboju spadochronowym, gdzie bieg na dystansie 3 km był jedną z konkurencji. To jest też taki mój zawód, jestem nauczycielem, absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i w tym momencie szczególnie właśnie promuję takie formy aktywności jak pływanie, takie jak Nordic Walking, a także bieganie. Bardzo dobra pogoda, dobra temperatura, także myślę, że pod tym względem te osoby, które są dobrze przygotowane, bez większego problemu będą mogły ustanawiać dobre wyniki.